Witam Was wszystkich na moim kanale na YouTubie technikiwytwarzania.pl. Jest to kanał technologiczny poświęcony technikom wytwarzania, procesom technologicznym, oprzyrządowaniu technologicznemu, czyli wszystkiemu temu, co jest związane z wytwarzaniem, z produkcją, czy to czołgu, czy to koperty bąbelkowej. Nie będę oczywiście zapominał o komputerowych systemach wspomagania produkcji, takich jak CAM czy CAP, bo takie są i one są integralną częścią współczesnego przygotowania procesu technologicznego. Liczę również na Was, drodzy słuchacze, widzowie, że czasem podpowiecie, co chcecie, żebym na tym kanale zaprezentował. Tematyka jest szeroka, ogromna, samych technik wytwarzania jest tak dużo i tak dużo tematów do poruszenia. Chcę jednak, by ten kanał był zarówno interesujący dla studentów, inżynierów na co dzień pracujących na liniach technologicznych, w małych czy większych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz również dla hobbystów zainteresowanych tymi zagadnieniami. Także zachęcam do oglądania, a dziś pierwszy odcinek. Odcinek poświęcony minionym targom Tulex oraz Virto Technologia, które odbyły się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu od 4 do 6 października tego roku. Byłem tam, miałem możliwość obejrzenia, zrobienia zdjęć, odbycia wielu rozmów. Byłem tam razem z moim przyjacielem Maćkiem Stanisławskim z CADBLOG.pl i razem z nim przygotowaliśmy dla Was ten odcinek, tą relację z tych targów. Miniona edycja targów Tulex oraz Virto Technologii była edycją 9. Za rok 10. jubileuszowa edycja tych targów. Będą miały miejsce od 3 do 5 października 2017 roku. To jednak przyszłość. Teraz o tych, co właśnie nam minęły. Były dla mnie ciekawe. Jak uważam, na targi warto jeździć. Jedni uważają, że są kiepskie, inne, że mało na nich skorzystali, ale jednocześnie inni twierdzą, że właśnie te były fantastyczne, dużo rozmów, dużo potencjalnych klientów oraz dużo klientów, czyli targi pełne sukcesu. Różnie to wygląda, dla każdej firmy różne targi różnie przebiegają z różnymi efektami końcowymi. Na tych, co było, też widziałem trochę nowości, trochę starych rzeczy, bo tak jest. Ja wolę pojechać, zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. Internet czy rzeczywistość wirtualna, o której mówi się również jakby w kontekście organizacji targów, seminariów, prezentacji, jednak w tym jakby tematyce, jaką poruszam, technologii, no jest chyba nie do końca tym, o co chodzi. Może jestem starej daty, ale ewidentnie wolę zobaczyć, dotknąć. Dla mnie osobiście te targi to łowy fotograficzne. Dobrze wiecie, że prowadzę również portal technologiczny, proces technologiczny.com.pl i wiele materiałów przygotowuję na niego, również dzięki temu, że bywam na targach, gdzie mogę opracować, zdobyć, pozyskać, zrealizować zdjęcia, filmy, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś nowego, przygotować kolejne materiały. Na tych minionych targach to było około 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Około 500 wystawców z 18 krajów. Około 10 wykładów, seminariów i konsultacji. 450 maszyn w ruchu można było zobaczyć. Ja mam zaledwie kilka tych, które mnie osobiście jakby zainteresowały. Nie jest się w stanie pójść wszędzie, porozmawiać ze wszystkimi, dowiedzieć się wszystkiego. Ja o tym piszę, nagrywam, tworzę teraz ten kanał, nie sam. I nie zawsze jest się tym najważniejszym podczas rozmów. To jednak chodzi o pozyskanie klientów. W sumie na tych targach było około 600 światowych marek obecnych. W dalszej części opowiem o tym, co ja widziałem, na co zwróciłem uwagę i mam nadzieję, że również Wy skorzystacie na tym, zobaczycie coś tam, co Was zainteresowało.
krótki timelapse z takim podsumowaniem, o czym już mówiłem dokładnie. Zwróćmy uwagę, ciekawe ujęcie, dużo firm obrabiarkowych, które wystawiały się na tych targach. Nie zabrakło oczywiście polskich firm. Nie mogłem zwrócić uwagi na firmy oferujące oprzyrządowanie technologiczne. Tu mamy Andrychów, AFM z Andrychowa, Bizon z oprzyrządowaniem. Tu akurat tu Avia, tam jeszcze będzie Top Poręba, a przez chwilę widzieliśmy stoisko Metal Teamu z obrabiarką Mazak. Firma Cam Division, przedstawiciel Siemensa, oferuje system CAD-CAMowski NX11, który umożliwia programowanie robotów przemysłowych, frezowanie, cięcie laserem, czy także teraz takie wsparcie dla druku 3D. Oczywiście były inne firmy. Tu mamy akurat przykład Georg Fischer z laserem do teksturowania laserowego, elektrodrążarki, cięcie drutem, czy wybrówki elektroerozyjne. Tu akurat DMG Mori ze swoją ofertą. To jest bardzo ciekawy przykład. To jest system z takimi markerami, który umożliwia z wykorzystaniem systemu wizyjnego pozycjonowanie robota przemysłowego w przestrzeni roboczej. Polski pomysł, polska konstrukcja, tutaj jakby zaprezentowana na przykładzie z wykorzystaniem robota przemysłowego firmy KUKA. Takie precyzyjne przenoszenie przedmiotu to oczywiście jest wyłącznie prezentacja, ale jak widać jest to dokładne pozycjonowanie. Uchwyty dla gwintowników z firmy Walter, przykłady wierteł z kanałami podającymi chłodziwo, zarówno monolitycznymi, jak i z wkładkami z węglików. Dużo takich ofert, prawda, wielu takich głównych dostawców. Tu akurat mamy przykład części wykonywanej w jednym zamocowaniu na zrobotyzowanym stanowisku obróbkowym z wykorzystaniem robota dostarczonego przez firmę Astor, Centrum Tokarskie, Haas, no oczywiście stoisko firmy Ablanalp. Ten przedmiot był obrabiany całościowo w jednym zamocowaniu około 2,5 minuty. Tu oczywiście skróciłem jakby prezentację, bo nie chodzi o to, żeby patrzeć na czas marnować, ale bardzo dużo na tych targach było przykładów zrobotyzowanych stanowisk. Czy to u Mazaka, czy Fanuk. One wszystkie jakby oferują. Oczywiście również systemy paletyzacji były i na przykład przy elektrodrążarce w ramach tutaj oferty firmy Georg Fischer. Także dzieje się. Widać, że to jest jakby, no widać tę nadchodzącą rewolucję przemysłową 4.0, prawda? Industry or Factory 4.0. Taki jest modne w tej chwili. Takie bardzo interesujące. Wędrowałem po targach. Trochę buja. Jak moja uwaga, to tu, to tam. Stoisko firmy Georg Fischer, tam dalej Ablanalp, widać Fanuk. Także naprawdę było co podziwiać, co oglądać, co obserwować. Ja zwracam uwagę na proces technologiczny od A do Z, czyli od jakiegoś idei, półfabrykatu, przez poszczególne operacje procesu technologicznego, aż po takie operacje jak mycie, suszenie, i również w tego typu operacjach można było zapoznać się z prezentowaną ofertą różnych firm. Tutaj akurat stoisko firmy Fanuk, po lewej stronie było widać stoisko firmy Tools oferującej narzędzia skrawające. No tu Metal Team oferujący między innymi Mazaka, pozdrowienia dla pewnej osoby z tej firmy, ona będzie wiedziała, jak to usłyszy. Też tam było stoisko zrobotyzowane, akurat z robotem przemysłowym dostarczonym przez Astor. No dużo się tam jakby działo. Tam mówiłem o narzędziach skrawających. Ja swojego czasu pracowałem w firmie Fabryka Wyrobów Precyzyjnych WIS i projektowałem gwintowniki. Tutaj przez chwilę stoisko firmy Renishaw, oferującej nie tylko już sondy pomiarowe, ale również takie kompleksowe systemy i stanowiska do kontroli technicznej z pomiarem stykowym. To też jakby kontrola techniczna jest dla mnie istotna z racji, prawda, kontroli przebiegu procesu technologicznego. Tam chyba się pojawi później, więc jakby wrócę do oferty firmy Delcam, obecnie wchodzącej w skład Autodesku. Ona
swego czasu oferowała oprogramowanie pozwalające na wdrożenie pomiarów przedmiotów obrabianych na obrabiarce. Tam taka istotną rolę sprawowało to, że ustalenie i zamocowanie przedmiotu cały czas było to samo. Dużo było ofert klasycznych obrabiarek. One nadal są w użytkowaniu, nadal jakby są wykorzystywane. O tu właśnie po lewej stronie mijamy stoisko firmy Autodesk. Jak to mówię, dawniej tam widziałbym Delcam, również moje pozdrowienia. Tu też ponownie miniemy stoisko firmy Georg Fischer i zwrócimy uwagę, mam nadzieję, tutaj na akurat wycinarkę drutową elektroerozyjną prezentowaną tutaj podczas tych targów. Tam gdzieś będziemy mijać w tej chwili po lewej stronie taką spaletyzowany system wymiany dla elektrodrążarki z kolei. No, dużo powędrowałem sobie, też prawda, oprzyrządowanie. Kolejna firma oferująca oprzyrządowanie technologiczne, no bo wiadomo, obrabiarka bez tamtego dobrego oprzyrządowania nie ma co funkcjonować. Nie mogło zabraknąć firmy Sandvik, charakterystyczny kolor, nie ma stoisko, prawda, dużo narzędzi. Zresztą to, co jakby dla mnie jest dużym plusem tej firmy, to niesamowite wsparcie użytkowników, ich narzędzi i takie wspieranie. Też również pozdrawiam tego pana, także maszyna współrzędnościowa, pomiarowa, nie zabrakło jej oferty firm właśnie z branży metrologicznej, aczkolwiek tym razem nie zwracałem jakby specjalnie uwagi na tę ofertę na wcześniejszych targach. Zresztą przygotuję taki specjalny materiał jakby poświęcony kontroli technicznej. Tutaj będę nawiązywał do różnego rodzaju ofert firm metrologicznych. Przykład firmy Fanuc. Zrobotyzowane stanowisko, chyba również z paletami, szybka wymiana, odpowiednia tutaj jakby kiść w ramach tego robota przemysłowego. Także jak widzimy, no, tych stoisk zrobotyzowanych było dużo. Jak wspomniałem na wstępie, na targach byłem razem z moim przyjacielem Maćkiem Stanisławskim z kablok.pl. W tej chwili przedstawię jego osobisty pogląd, jego osobistą relację z tych targów i zapraszam do jej obejrzenia. Witam Państwa serdecznie. Na prośbę mojego kolegi Radka Morka przygotowałem kilka zdań komentarza odnośnie minionej edycji 9 targów Tulex i towarzyszącej im imprezy Wirtotechnologia organizowanej w Centrum Wystawiennicznym Expo Silesia w Sosnowcu. Impreza rokrocznie przyciąga coraz więcej zwiedzających, coraz więcej wystawców, także rzeczywiście jest co oglądać. Część osób, porównując Tulex z Machturem Poznańskim, wskazuje na to, że jednak jest to impreza bardziej kameralna, jednocześnie podkreślając, że jest to też pewien plus tej imprezy. Po prostu w ciągu 3 dni rzeczywiście człowiek jest w stanie obejrzeć wszystko i porozmawiać z przedstawicielami tych firm, na których rozwiązaniach rzeczywiście mu zależy. Także pod względem efektywności tych targów wystawcy, jak i zwiedzający są zadowoleni. Czy tak jest też w przypadku Wirtotechnologii? Ogólnie chyba tak, chociaż już od kilku lat obserwuję, że mimo tej naprawdę pojemnej formuły targów, jakimi miałaby być Wirtotechnologia, targów towarzyszących Tulexowi, to jednak ewidentnie prezentowany jest tylko wycinek niezwykle bogatej, dostępnej w tej chwili na polskim rynku oferty systemów z branży kadowskiej, tej szeroko rozumianej branży kadowskiej. Mam na myśli też systemy CAM i MES-owskie. CAM jest najbardziej obecny i jest to najbardziej wytłumaczalne. Wirtotechnologia towarzyszy w końcu Tulexowi, więc jeśli na sąsiedniej dużej sali mamy maszyny obróbcze, mamy technologię wytwarzania, to siłą rzeczy wystawcy oprogramowania kadowskiego raczej starają się demonstrować nakładki czy to oprogramowanie, które mają w ofercie, które wspomaga procesy wytwarzania, ewentualnie procesy symulacji, analiz wtrysku tworzyw i
i te z nim związane. Mnie osobiście marzy się taka alejka, nie rozrzucone po terenie całych targów stoiska, niczym wyspy kadowskie pośród wielu pracujących maszyn, tylko alejka stworzona tylko i wyłącznie z myślą o dostawcach, producentach oprogramowania kadowskiego, kamowskiego, tak żeby osoba, która przyjeżdża do Sosnowca przede wszystkim na wirtotechnologię, mogła przespacerować się tą alejką i niemalże na sąsiednich stoiskach porównać oferty obecnych tam przedstawicieli. Na co szczególnie zwróciłem uwagę? Przyznam się szczerze, że na dwie rzeczy. Jedną z nich to publikacja, którą można było podpatrzeć na stoisku firmy Camdivision. No, dosłownie dni, może tygodnie dzielą nas od oficjalnej premiery nowego podręcznika do systemu NX. Na pewno warte odnotowania był też premierowy pokaz, to jeszcze przed oficjalną premierą, pokaz możliwości rozwiązania, jakim jest SolidWorks 2017, najnowsza wersja tego systemu. Tu jako ciekawostka wspomnę, że drugiego dnia targów w internecie wypłynął temat funkcjonalności dostępnej w SolidWorks 2017, funkcjonalności pod nazwą 3D Interconnect, pozwalającej na import złożeń w formatach natywnych z systemów zewnętrznych do środowiska złożeń SolidWorks. Podobne funkcjonalności spotykane są w rozwiązaniach innych producentów. To pierwsze, które się nasuwa na myśl, to oczywiście technologia synchroniczna w rozwiązaniach Siemensa. Natomiast wydaje się, że SolidWorks idzie o kroczek dalej, bowiem zaimportowane do jego środowiska złożenie można po poddaniu przeróbkom, modyfikacjom zapisać z powrotem do natywnego pliku, tak żeby poddostawca, kooperant, który przesłał nam ten projekt, mógł dalej u siebie, w swoim środowisku, w swoim systemie pracować nad modelem, który, czy nad złożeniem, które zostało poddane zmianom i obróbce w środowisku, no było, nie było innego systemu. Na tegorocznych targach, podobnie jak w latach ubiegłych, pojawiłem się w charakterze wystawcy razem po sąsiedzku z Radkiem Morkiem i jego portalem procestechnologiczny.pl. Targi te stają się dla mnie doskonałą okazją do spotkania twarzą w twarz z czytelnikami, z osobami, które na co dzień, albo no może nie codziennie, ale zaglądają na blog, śledzą tematy poruszane przeze mnie i jeśli czegoś nie byłem w stanie wytłumaczyć, wyjaśnić, czy jeśli po prostu nie kontaktowali się ze mną w inny sposób, najczęściej drogą mailową, preferowaną przeze mnie, to jest to, te targi są znakomitą okazją do tego, żeby porozmawiać i poruszyć problematykę. Najczęściej poruszana była kwestia bezpłatnego oprogramowania kamowskiego i kadowskiego, które dostępne by było dla uczniów, dla szkół. I tu mówimy raczej o szkolnictwie średnim, czy wręcz zawodowym, a nie szkolnictwie wyższym. Na studiach nie ma problemu ze świadomością już pozyskiwania tych licencji edukacyjnych, które są dostępne w ofercie praktycznie każdego dostawcy oprogramowania kadowskiego. Natomiast warto wiedzieć, że również szkoły średnie, szkoły techniczne czy zawodowe mają prawo korzystać z tego typu licencji. Natomiast gro osób związanych z tym środowiskiem pyta jednak o oprogramowanie bezpłatne. Ciekawie wspominam wizytę pary studentów, którzy podeszli do mnie i pytają mnie, no i gdzie jest? Ja pytam, Boże, ale co gdzie jest? No gdzie jest? Jest czy nie ma? Ja mówię, no ja jestem. To widzimy, ale czy jest już nowe wydanie? Ono będzie. Kiedyś będzie na pewno i takiej odpowiedzi też zmuszony byłem udzielić. Przepraszam, proszę uzbroić się w cierpliwość. Dzieje się mnóstwo rzeczy, które ciężko jest ogarnąć w tak licznym zespole, w jakim przyszło mi pracować i tworzyć catblog.pl.
Podczas tegorocznej edycji Wirtotechnologii miałem okazję spotkać się z przedstawicielami dwóch firm, które jeszcze do końca nie działają na polskim rynku. Chociaż w jakimś stopniu już są obecne, choćby za sprawą swoich przedstawicieli. Jedną jest NC Simul Solutions. Jest to producent oprogramowania do wirtualne maszyny, symulacja procesów wytwórczych, symulacja obrabiarek. A drugą jest producent rozwiązania kamowskiego, nietypowego rozwiązania kamowskiego, bowiem opartego o Mazatrol, napisanego bezpośrednio na język zrozumiały dla obrabiarek firmy Mazak. Więcej informacji na temat obu rozwiązań postaram się zamieścić w najbliższym czasie na łamach cadblog.pl. I to chyba by było na tyle. Przyszłoroczna edycja, 10. To będzie jubileusz. Troszeczkę chyba jubileusz także cadbloga, który wejdzie wtedy w 10. rok działalności. Nie wiem, czy zapraszać Państwa już teraz. Będzie jeszcze na to czas, ale myślę, że warto znaleźć czas, żeby zjawić się w Sosnowcu. I w imieniu organizatorów i swoim zapraszam na przyszłoroczną edycję. Dziękuję. Dziękuję Ci, Maćku, za Twoje spostrzeżenia i uwagi, za Twoją relację. Mam nadzieję, że kolejna edycja targów Tulex i Wirtotechnologia w przyszłym roku okaże się jeszcze lepsza, bardziej udana. Zarówno dla organizatorów, wystawców, jak i gości, uczestników tych targów, czego jak najbardziej im wszystkim życzę. Mam nadzieję, że Wam, drodzy oglądający, widzowie, ten odcinek się spodobał, przypadł do gustu. Jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście zapraszam do komentowania pod filmem. Jeżeli Wam się tak bardzo spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę. Jeżeli chcesz zasubskrybować ten kanał, to gdzieś tutaj się wyświetla ten odpowiedni przycisk. Zrób to. Te łapki w górę motywują mnie, nie tylko mnie, moich współpracowników, i to dodaje nam takiej energii, więc zależy nam na tym. Komentować, wszelkiego rodzaju komentarze też są mile widziane, bo nie ma to jak spostrzeżenia i uwagi oglądających, bo jak coś zrobimy, to nie zawsze dostrzegamy własne błędy oraz to, co zrobiliśmy bardzo rewelacyjnie. Zachęcam, następny odcinek za miesiąc. Tak, to nie będzie co tydzień, docelowo może co 2 tygodnie, ale na początku co miesiąc. Przygotowanie takiego materiału wymaga jednak poświęcenia czasu, zastanowienia się, scenariusza, zdobycia materiałów. Także to jest ciężka praca, czasami ogromna przyjemność, ale przede wszystkim chcę, żeby te odcinki merytorycznie były jak najrzetelniejsze, a to wymaga jednak zaangażowania. Także do zobaczenia na tym kanale przy następnym odcinku. Do widzenia!